Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wojen Krwi. Jesteśmy w okolicach posiadłości Lorda Fabelsona, którego sobie odwiedzimy i zobaczymy, jak nas gości. Zaprosił nas na... Z tego co pamiętam, chyba jakiś poczęstunek. No nie chciałbym z jego gościnności sobie skorzystać. To jeszcze wszystko ładnie może wyzbierajmy na początku. Jeszcze drewno zostało. I w sumie będzie można zobaczyć, co się dzieje w obozie. Czy możemy coś ulepszyć, czy niekoniecznie. A tutaj mamy jeszcze kolejny skarb. Okej, rozbij obóz. I co możemy wybudować? Namiot. No dobra, to mogłoby się przydać. A w sztabie? Prowizja przede wszystkim, z tego co widzę. Jest większa ilość złota. Tutaj dwoje rekrutów. Aha. Tu z kolei ulepszenia. A trochę kosztuje, jakby nie patrzył. I tu, i tu. Myślę, że póki co sobie postawimy skarbnicę. I teraz do sztabu. Zwiększyło nam się, czy damy sobie coś jeszcze jednego tutaj. Ja to mogę chcieć wziąć. Dobra, pytanie, co mogę chcieć wziąć. Mamy dużo fajnych wyborów. W zakresie kompresji, gdzie idzie? Tutaj. No to... Dam może trochę synergię. 26. Minus jeden kusznik, myślę. I do dowódcy może. Tak będzie lepiej. Dobra, pójdźmy sobie do Fabelsona i pogadajmy z nim. Oddział Mewe dotarł na włości Falbesona, zdrajcy, któremu Mewe darowała życie. Ten przywitał królową z honorami, odświętnie ubrany, trzymając w rękach tacę z bochnem chleba i solą. Pani, to zaszczyt gościć się w mych skromnych progach. Prosimy do środka. Świniak już się piecze narożnie, zaraz pośle do piwniczki po najlepsze wina. Mewe, która od tygodni żywiła się suszonym mięsem i rozgotowaną kaszą, skłonna była przyjąć zaproszenie. Czarna Rajla była jednak temu mocno przeciwna. Królowo, wybacz, jeśli cię urażę, ale jeść ze stołu zdrajcy to głupota. Nie rób tego. No, zdrajca czy nie, myślę, że... Czemu nie? No, zjedzmy sobie. Mewe ignorowała przestrogę Rajli. Ta z kolei odmówiła uczestnictwa w uczcie. Królowa weszła do dworu w towarzystwie najbliższej świty. Stół faktycznie aż się uginał od wyszukanych specjałów, a wino lało się strumieniami. Falbeson zaś wygłosił pochwalną mowę na cześć Mewe. A ze świecą szukać podobnej władczyni, równie odważnej, wspaniałomyślnej i naiwnej. Na te słowa z przyległych pokojów wbiegli uzbrojeni po zęby Nilfgaardczycy. Arfejnestar! Mewe odskoczyła od stołu, w ostatniej chwili uchylając się od posłanej w jej kierunku strzały i dobyła miecza. Myślałem, że Falbeson jednak pójdzie razem pod osem do głowy, ale no, chyba nie wyszło coś. Ok, mamy krótką bitwę. I nasi... Teraz już nie jesteś taka mocna, co? Nasi nie mogą paść. Falbeson, ogromca Mewe! Brzmi dobrze, nieprawdaż? Łap Mewe! Nie mam zamiaru tu dzisiaj umierać. To na nic. Umrzesz tutaj. A proszę, nowa karta jest. Bieskie starcie. Aha, odkryj stół biesiadny. Zniszczy losową. No okej, to jest też ciężka zagadka. Ale da się to chociaż zrobić. Kaską.
Ty tak na poważnie? Tam 7 może na początek i zakończmy turę. Odkryjmy teraz stół biesiadny. Musimy sobie ufać. Chociażby ten. I oni zawrócili. On ma odporność. Czyli musimy wyeliminować obstawę Falbesona po prostu. Co znowu Gascon? A już zaczynało się robić nudno. Jej wysokość jest wyjątkowa. Potestujmy sobie te rozwiązania, ale... To na ten sposób nie wyszło. Nilfgaardu nie dasz! Teraz już nie? Tutaj musimy atakować. Załatwmy to szybko i boleśnie. Aha, czyli biją wszystkie jednostki, a nie jakiś losowy rząd. Okej. To ma to sens w tym momencie. Musimy sobie ufać. Pójdźmy może Gascona znowu na blisko. To nic osobistego. No i mamy problem tak troszeczkę. Odkryj stół, ale to są 2 jedynki. To nam może nic nie dać. No i chyba nie da w sumie. Jej wysokość jest wyjątkowa. Ajajaj. Okej, będzie śmiesznie. Mamy tylko 3 karty, tak właściwie. Tylko głupiec, teraz już nie jesteś taka mocna, co? Zapłacisz za to. Falbeson, ogromca Mewe. Brzmi dobrze, nieprawda? No i tam nic mi... Nie mam zamiaru tu dzisiaj umierać. Nic mi, Lodzie, nie zrobisz. Umrzesz tutaj. No, niekoniecznie umrę. Tylko jak to zrobić? Pomyślmy chwilę. Nie chcę od Mewę wychodzić, to by było bez sensu. Chyba że gdyby uderzył za wartość swoich punktów, to wtedy miałby to jakiś sens. Właśnie tak może Gasconem. I teraz Odo. Odkryjmy sobie stół. To nic osobistego. A właśnie, to co robi? Przenieś. Co ja to mogę chcieć przenieść? To zapomniałem, że on ma... On w sensie Gascon, że ma jeszcze umiejętność na daleki dystans. Ciebie przeniosę. I teraz Odo. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo. Po stolik. Gasconem musimy tłuc. Dajmy sobie tutaj narta. Gasconem tych wykończymy. Ty tak na poważnie? Okej. Musimy sobie ufać. Tu jeszcze to przedłużmy. Jeszcze przedłużmy. Albo właściwie czemu nie? Teraz myślę, że Mewę. Chcecie wojnę, to będziecie ją mieli. I właśnie wróciło to, że... Oni mnie zmusili. Nie było opcji... Znaczy, to zmieniło to, że nie patrzyłem sobie umiejętności dystansowej na taki rząd po prostu Gascona. I przez to miałem takie lekkie komplikacje. Mewę wyszła cało z zasadzki. A Falbeson, podwójny zdrajca, skończył wreszcie tak, jak powinien. Rozpłatany mieczem w kałuży krwi.
Reinhard? Tak, pani. Jeśli jeszcze kiedyś będę skłonna komuś wybaczyć, zapomnieć o zdradzie... Powiedziała królowa, wycierając miecz o odświętny obrus. To przypomnij mi, proszę, o uczcie, którą wydał Falbeson. Niedługo potem królowa ruszyła w dalszą drogę, bogatsza o dobra zabrane z posiadłości wiarołomnego lorda i cenne doświadczenie. Mamy tą nową kartę, teraz miecz paradny. Ja sobie ją zobaczę, bo ciekawie, czy ona ma taką samą umiejętność jak tutaj. O, to jeszcze obradziło nam trochę skarbami. Okej. Zobaczmy obóz. I sztab. Korbacz, miecz paradny. Mhm. To jest niemalże to samo. Póki co to wyzbierajmy wszystkie skarby. I teraz słuchajcie, tą decyzję tak musiałem podjąć, ponieważ jak mówiłem na początku, w serii brakuje jednego osiągnięcia, które mam nadzieję zdobyć teraz. I tu już w sumie mamy wolną drogę prostą na Aldersberg. Czyli udajmy się tutaj. Wyczyśćmy, co tutaj pozostało do wyczyszczenia. Dobrze idę, dobrze idę. I ruszajmy na pomoc Demavendowi w końcu. Co tutaj jest? Jak to łączą? Morale i tak mieliśmy zerowe niemalże. Więc mi to jakiejkolwiek różnicy nie robi. Kiedy Mewe mijała miasto Harmelen, jeden z uchodźców, których uratowała wcześniej z nilfgaardzkiej niewoli, poprosił o rozmowę. Pani, tu się odłączymy. W Harmelen są ludzie z naszych stron, przygarną nas. Ale wpierw chcielibyśmy ci podziękować za to, że okazałaś nam litość. I to więcej niż raz. O, no proszę. Nowa karta. Wiesz, pani, że nie mamy wiele. Czarni zabrali wszystko, co wyglądało na wartościowe. Ale jedno przeoczyli. Ten wisior należał do mojej rodziny od pokoleń. Chronił ją od złego. Niechaj teraz ochroni ciebie. Mewe już miała powiedzieć, że nie wierzy w ludowe przesądy, ale kiedy wzięła amulet w dłoń, poczuła bijące od niego ciepło. Chłop ukłonił się, po czym dołączył do reszty uchodźców, którzy ruszyli już w stronę Harmelen. Czyli warto było im pomóc. Okej, co ten kościentonizman robi? Sztab. Kościany talisman. Tu jesteś. Tajemnicza umiejętność. Czemu nie? Przetestujemy to sobie. Pomówmy. Za tymi murami będziemy dwa razy okazała ten wiś. Za tymi murami będziemy. Okej, on mi niczego nie da. I to bym wolał kapliczkę zamiast tego lutu, szczerze mówiąc. O nic, idźmy. Kiedy Leryjczycy byli jakieś 5 mil od Aldersbergu, na gościńcu dotychczas opustoszałym, zrobiło się gęsto od ludzi. Chłopów, mieszczan, rannych żołnierzy w poszarpanych mundurach. Ciągnęli w przeciwną stronę, dźwigając na plecach cały swój dobytek. Aldersberg pada, pani! Powiedział jeden z uchodźców, bezradnie rozkładając ręce. Zewnętrzne mury przerwane. Król broni się jeszcze w starym mieście, ale czarni przeważą. Uciekajcie, póki możecie. Nie mamy dokąd, dobry człowieku. Powiedziała królowa, po czym spięła konia ostrogami. Za mną! Królowa ruszyła cwałem, aż wiatr wyciskał jej łzy z oczu, a w ślad za nią pognała cała leryjska kawaleria. Gościniec zadudnił od kopyt, a uchodźcy rozstępowali się na boki, tworząc korytarz dla pędzących jeźdźców. Szybciej! No, to będzie bitwa. Wkrótce ich oczom ukazał się Aldersberg. Biła od niego czerwona luna, a wiatr niósł wrzaski szczęk żelaza. Dumne niegdyś miasto obracało się szybko w popiół, palone przez złote słońce Nilfgaardu. Oddział Nilfgaardczyków zastąpił Leryjczykom drogę.
Neve nawet nie zwalniając z ciała piekura, który próbował ściągnąć ją z siodła Rohatynu. Głowa w skrzydlatym hełmie potoczyła się po ziemi, zostawiając krwawy ślad. Do ataku! Wrzasnęła Neve. Nie brać jeńców! A więc mamy bitwę o Aldersberg. Nie wiem czemu, ale zawsze mi się wydawało, że Yennefer była z Aldersbergu, a wiadomo, że jest z Vengerbergu. Nie wiem czemu to zawsze mylę. Po prostu, nie wiem, nie pytajcie mnie. Zostawmy sobie wszystko poza medykiem. Ja to koniecznie chciałbym Ryle. Ona wyciągnie nam Xaviera. Nie zatrzymacie mnie do tego. O Jezu. Nie teraz. Hajdawer, najgorsza możliwa karta w ręku. Ale to jest bitwa zwykła z tego co widzę. No dobra, Floren na początek. Okej, spadła piechota, korbacz i Manticora do przodu. Teraz weźmy sobie zupę, zagrajmy. No i wilczy dół. To nie ma nad czym myśleć. Tylko, że tutaj. Tak, czekam jeszcze z tym talizmanem i świetnie wiem, kiedy z niego skorzystać. Pójdźmy może Hajdawera. On ma odporność, nie mogę go zaatakować. Okej, spasowaj teraz talizman. Ups. Tego się nie spodziewałem. Koniec study. Nie lękam się. To nam bardzo coś nam kartę dobrało niestety, więc poniesiemy kosmiczne straty. Kolejny wyczód muszę puścić. No i korbacz. To była chyba najgorsza ręka możliwa. Ja to sobie spasuję za chwileczkę i miejmy nadzieję, że dostaniemy kartę Daigli, bo bez tego będzie bardzo ciężko. Dyscyplina, tego wam wszystkim trzeba. Erik Loyer. Loyer Elhazer! Ok, on się zminusował z trzech kopii Impedy. Nie wiem po co w ogóle, nie wiem czemu. Bez sensu. Mam piach w butach. Kółko to samo. Xavier może tylko uruchomić werblistę. Jest bardzo źle, ale może damy radę coś z tego zrobić jeszcze. Jak rozkażesz. To wygląda źle, owszem, ale jeszcze nie koniec. Odo. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo. Tak, niekoniecznie dobrze to się pojawiło, no ale... Dobra. Kolejny werblista. Marnuje się w wojsku. I dalej nie wyciągniemy, ponieważ nie jest zdyscyplinowaną jednostką. Nie wiem, ja tutaj nam większych szans niestety nie daję.
znowu miotacz. To może zaboleć. Chociaż może Isbel to wyciągnie. To nie jest takie niemożliwe. Puśćmy sobie kusznika. Wystarczy dosobniego. Strzał. I tu już mamy spokój z nim względnie. Aha, tyle ile ma sojuszy, które bije. No dobra. Nawet nie wiem, co tą atrapę puścić. Chyba na kusznika ją puścimy. Może to pomoże. Konnica, czyli też nie ma rozkazu, czyli kusznik nie ma rozkazu. Czyli nie chce ich zrobić. I teraz kundle. Cyk. Teraz tak. Alba! Kotba czas zabacza nam nic nie da. Więc jeszcze raz wracasz. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Isbel i kusznik. Nie mamy prawa tego inaczej zagrać. To musi być tak zagrane. W takiej kolejności. Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota. I my to chyba wygrywamy. Nie sądziłem, że będę w stanie to wyciągnąć. A to proszę. Na twój rozkaz. Jednak daliśmy radę. Ulecz. I pas. Pani, to była tylko ich straż tylna. Lyryjczykom udało się rozbić Nilfgaardzki batalion, jeden z wielu, jakie oblegały Aldersberg. Zwiadowcy przyprowadzili królowej jeńca odbitego z rąk najeźdźców. Mebe zaczęła wypytywać go o sytuację w mieście. Czarni mordują! Król nakazał ewakuować miasto, pani, ale sam odmówił ucieczki. Zabarykadował się ze swoją gwardią na starym mieście, tam jeszcze mury całe. Mówił, że będzie walczył do końca. Mewe zastanawiała się, co zrobić. Demavent, którego przybyła prosić o pomoc, sam potrzebował ratunku. Siły Nilfgaardu miały ogromną przewagę. Niewielki oddział Lyryjczyków nie mógł odmienić losów oblężenia. Ale wycofać się, poddać? To nie leżało w jej charakterze. Nilfgaardczycy nie spodziewają się odsieczy. Rajla, znasz Aldersberg. Doprowadzisz nas na Stare Miasto bocznymi uliczkami? Tak, żebyśmy nie wpadli na trzon nilfgaardzkiej armii? Wojowniczka pokiwała głową i nie czekając na dalsze rozkazy, ruszyła na czoło oddziału. Reinhard odprowadził ją wzrokiem, wyraźnie zaniepokojony. A co potem, pani? Pchamy się lwu w paszczę. Więc pozostaje mieć nadzieję, że się udławi. Za mną! Czyli będziemy jeszcze walczyć o Aldersberg? Okej, okay, czemu by nie? No mów, mów mi więcej. Ja będę zawracać, no szalałeś? Zawróćcie! Zawróćcie, póki możecie! Aldersberg pada! Ten chłop chyba nie rozumie, że nie mogę zawrócić. Co tutaj mamy? Tu mamy teraz zadanie, a tu jest jeszcze garnizon jakiś. Słuchajcie, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Kolejnym sobie zawalczymy o ten garnizon i tutaj o Aldersberg. A póki co dla was chcę. Dzięki bardzo za uwagę i weźmy się za sekundkę. Hej, hej, pa, pa.